Cześć, dzień dobry kochani moi, witam się z wami w dniu 16 Vlogmasa i zapraszam was na mój filmik. Postaram się, aby było krócej niż 20 minut, ale zobaczymy jak wyjdzie. Co, przepraszam, słuchajcie, tak się rano budziłam. Nie mogłam w ogóle słowa przemówić, tak mi bolało strasznie gardło. Teraz zrobiłam sobie, bo nie miałam nic w domu ciepłego, bo praktycznie musiałam posprzątać lodówkę, tam prawie nic nie ma. I miałam zupkę chińską, bo chciałam, wiecie, coś takiego na ciepło, to zjadłam ten rosół i trochę mnie ten gardło przestało aż tak boleć. Ale z nosa mi cieknie i te gardło. Ale ja nie choruję, także zaraz tego wirusa przegonię. Niestety tak się mega ciężko wstawało, że mówię do siebie, nie dam rady, po prostu nie dam rady. Także piję właśnie Red Bulla, bo inaczej to po prostu, powiem wam, nie masakra. Dzisiaj kolejny dzień, 6 do 6 i dzisiaj jest duży dzień, bo dzisiaj chcemy przebić rekord z poprzedniego roku, czyli zrobić ponad 500 000 wysyłek. Będzie ciężko, ale będzie też wesoło, żeby tylko czas szybko zleciał, słuchajcie, żebym nie padła. To jest mój cel na dzisiaj. I chciałam wam powiedzieć, wczoraj sobie nadrabiałam vlogi i okazało się, że wygrałam rozdanie u Moniki. Monika Fac. I ona, jedną z nagród w jej rozdaniu była taka czapka niebieska, która się świeciła i strasznie mi na tej czapce zależało, nie wiem dlaczego, nie wiem gdzie ja będę w niej chodzić, ale mi się tak spodobała, słuchajcie, że mówię, kurczę, chciałabym tą czapkę. I tak zrobiłam, że biorę udział i wczoraj, boom, wygrałam. Po prostu mogę teraz sobie powiedzieć, że w tym miesiącu jestem szczęściara, bo jest to trzecie rozdanie, które wygrałam. Wygrałam jedno duże rozdanie u Dominiki. Wygram jedno malutkie z okienka, bardzo, bardzo malutkie. No i teraz to. Normalnie się cieszę, naprawdę się cieszę. Miło mi jest bardzo serdecznie i a propos tego, pamiętajcie, u mnie są nadal 2 rozdania. Także jeżeli jeszcze nie bierzecie udziału, to zapraszam was do poprzednich 2 filmików i bierzcie udział do czwartku, macie czas. No i co, kończę, jest godzina 5, muszę iść wyszukać wszystko, obudzić Andrę. I jedziemy do pracy. Także życzę wam miłego dnia, albo raczej wieczoru, bo jak wy to będziecie oglądać, to już będziemy po kalendarzach i będzie wieczór. A, jeszcze jedna sprawa. Do makijażu kolorowego dzisiaj użyłam tej paletki. Bardzo fajna współpraca. Użyłam 3 cieni, czyli użyłam tego niebieskiego w kącikach, tego fioletowego tutaj na stronie, a pod spodem użyłam tego zielonego. Tutaj zobaczcie zdjęcie, na którym po prostu lepiej ten makijaż widać, bo to inne światło. Ogólnie bardzo mi się podoba kolorystyka, bardzo fajnie się blendowało, fajnie się z nimi współpracowało. Także teraz tylko test wytrzymałości. Dam wam znać oczywiście pod koniec dnia, jak długo te cienie były dobrze wyglądające na mojej powiece. Póki co, żegnam się z wami. Kochani, witam się z wami. Bardzo szybko zrobię otwieranie kalendarza. Miałam otwierać z wami, miałam wam pokazać paletkę Urban Decay, którą kupiłam dla siebie, dla mojej menadżerki, ale po prostu tak się źle czuję, że nie mam siły na to. Chcę po prostu nagrać, co mam nagrać i iść się kąpać do gorącej kąpieli i zrobić sobie ciepłe herbaty. Szczęście odzyskuję już głos, ale miałam problemy z głosem. Ja rzadko choruję, praktycznie w ogóle, także wzięłam, nałykałam się paracetamolu. Po drodze zajechaliśmy po Strepsils i po taki syrop, bo najgorsze jest to kaszlenie dla mnie, bardzo mnie boli tutaj. Wziąłam sobie dla suchego i takiego łaskoczącego uczucia. A byłam w pracy od godziny, zaczęłam o 6 rano, a skończyłam o 18.30. Także chcę szybko to nagrać. I wiem, że nie odpowiedziałam na wszystkie komentarze, ale nadrobię to będąc w kąpieli. Czyli nawet jak to oglądacie, to ja pewnie nadrobię wasze komentarze i vlogi jak najbardziej mogę dzisiaj. Ale jeżeli zasnę przed 12, bo mi naprawdę nadrobienie vlogów, żeby was obejrzeć, skomentować, schodzi mi naprawdę nieraz do 12 w nocy, a oczywiście o 4.30 wstaję. Także postaram się jak mogę nadrobić jak najwięcej. Dlatego też nie robiłam światełek na ścianie, nic. Po prostu chcę otworzyć, całą otworzyć i zakończymy sobie vloga. Także wybaczcie mi, bardzo was przepraszam. Pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć, to jest o tej masce Perfecta. To jest 2 maska z rzędu. Wcześniej miałam tu taką pomarańczową, która naprawdę fajnie się sprawdziła. Ta jest z kwasem sialkowym i aminokwasy z Bird Nest. Niezwykłe działanie ekstraktu śliny z jaskółczych gniazd. Pierwsza taka maska i powiem wam, naprawdę, naprawdę fajna. Fajnie moja skóra się zachowywała po tym.
naprawdę super. Kolejna sprawa, zaraz mi zapomnę, paletka. Paletka, jak Wam mówiłam rano, współpracowała super, ale niestety nie są tak wytrzymałe, jak na przykład Make Up Revolution. Po paru godzinach już mi się zważyły te cienie. I ogólnie jakbym nie zamknęła oczu, to oczywiście wyglądał ten make-up okej. No ale mnie na przykład denerwowało, że już właśnie nie pamiętam, o której to było godzinie, koło pierwszej w ubikacji już widziałam właśnie, że te cienie się ważą. I kolejna rzecz, dostałam takie gumki z Invisible i wydaje mi się, że one są od Agi, słuchajcie, bo wygrałam u niej rozdanie z pudełeczka 6 i to chyba właśnie było to. 3 takie gumki. Dlaczego mi się wydaje, że to o niej? W ogóle koperta przecała roztargana. Nie mam już zdjęcia, mam wysłała. Przecała roztargana i no masakra, ciężko było coś odczytać na niej. Ale widziałam kawałek niemieckiego adresu i tam były 2 czekoladki Kinder, a u Agi są czekoladki Kinder, także fajnie. I wydaje mi się, Aga, daj mi znać pod spodem, czy to od Ciebie, jeżeli tak, to dziękuję, doszło. Nie mam jeszcze tych gumek, słuchajcie, z włosami, a teraz zapuszczam z włosami tych plastikowych, a teraz zapuszczam włosy, także fajnie, przydadzą się, dziękuję. I dostałam też, co ją dałam? O nie, widzicie, co się ze mną dzieje? Dostałam piękną kartkę. Od kogo? Od Magdy z rodziną dostałam taką kartkę prześliczną. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję, kochana. Przepiękna jest. Jest bardzo klimatyczna z tą choinką i konikami. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pójdzie zaraz do powieszenia. Widzicie, już tam kartki za mną są. I teraz tak naprawdę szybko przejdziemy sobie po kalendarzach. I dzisiaj tak troszkę inaczej. Zaczniemy od Marka & Spencera. Po prostu otworzymy to, co tak jakby leży pierwsze, żeby mi to szybko poszło. Wybaczcie, naprawdę wybaczcie. A jaki mamy dzisiaj dzień? 16? Tak mi się wydaje, że 16, bo wczoraj otwieraliśmy 15. Także w ogóle jest mi zimno tak strasznie teraz. Jeszcze ściągłam, że tak powiem, spodnie, bo Andrzej poszedł robić nam pranie. Bo nie mieliśmy dosłownie czasu wcześniej, także... O, jest takie zimne. Mam nadzieję, że dzisiaj mi chociaż to wynagrodzi. Numer 16. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, zamówiłam smartwatcha dla mamy Andry, także Wam pokażę, jak przyjdzie. Co tu jest napisane? Och, so kissable, czyli wiadomo, będzie coś do ust. Zobaczmy tylko, co, muszę patrzeć, żeby Wam mojego nagiego uda nie pokazać. Firma Mark & Spencer Beauty, Scan Iceland. Jest to limitowana edycja. O nie, miętowy rzecz do ust. Takie, bardzo ładnie to wygląda, ale miętowe. Ja jedyne, co miętowe uznaję, to jak mam wodę z miętą, małą ilością, albo pastę miętową. Nie, także słuchajcie. No nie, słuchajcie, ja wiem, że dużo ludzi uwielbia miętę, także to pójdzie do rozdania, ale niestety Mark & Spencer... No produkt jest ogólnie spoko, bo taki produkt by mi się przydał, tylko mięta trochę ryzykownie. Niestety dla mnie to jest 3 punkty. Dałabym 0, ale 3 punkty tylko dlatego, że fajnie, że mogę Wam dać, ale jestem rozczarowana. Jest to dla mnie najgorszy produkt z Mark & Spencera póki co. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Idziemy teraz do Harry'ego Pottera. Wczoraj w Harry'em Potterze mieliśmy charm, który nie za bardzo mi się podobał, jak pamiętamy. Także zobaczmy, czy dzisiaj będzie lepiej. I jest coś wiszącego. Jest, mamy kulę, którą... Mamy już miotłę do płycza, a teraz mamy tą kulę. Jak to się mówi? Złoty... Myślałam, że coś urwałam już. Złoty... Nie pamiętam. Zobaczcie. Kurde, jak mi ciężko to pokazać. Super. Ten charm mi się bardzo, 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 bardzo podoba. Następne może czekoladki. Zróbmy sobie czekoladki. Chyba było jajko, bo wczoraj Wam mówiłam, pamiętam, że dzisiaj tu było na dole. Jeszcze tamtych zabawek nie zrobiłam, nie miałam po prostu weny. Także szykujcie się, będzie więcej. A z tymi paletkami naprawdę przepraszam, bo wiem, że obiecałam, ale no zrobię jutro. Kinder niespodzianka, także fajnie na pocieszenie na dzisiejszy dzień mamy. Kolejny będzie kula do kąpieli. Zaraz idę na spa, bo że ten kalendarz to jest jakiś masakryczny, jeżeli chodzi o to. I czego ja jeszcze nie miałam? Może Kosmopolitan sobie weźmy.
A nie, miałam już Cosmopolitan. Strawberry daiquiri. Słuchajcie, tak się dobrze czułam, żeby nie kaszleć, ale myślę, że jak skończę z wami gadać, to w ogóle będzie masakra. Albo pomogło to, że w samochodzie się nie zadzwam. Mamy. Muszę sobie ręką od spodu chyba pomóc, żeby to wyciągnąć. Te właśnie też, kalendarze, już to mówiłam, wiem nie raz. Mam to sobie, że tak ciężko się wyciąga. I mamy. Kula dzisiaj będzie różowa ze złotem. Pachnie dokładnie tak jak te wszystkie inne. Właśnie to mnie najbardziej rozwala, że to są inne smaki, a pachną tak samo. O nie, wszystko mi spadło. Dobra, to jest ten kalendarz, który też się ciężko otwiera. Coś jest długiego. Znowu mi wzięłam pincety, ale dzisiaj może mi to być wybaczone. Nie wiem, czy mam to otworzyć, słuchajcie. Może sobie tutaj od spodu pomogę, bo pomarańczowa kredka. Coś dzisiaj mnie rozczarowywują w kalendarzu, wam powiem. Jest to kredka. Academy Color. Eye Crayon. Czyli taka kredka w cienie. Cień w kredce, ale powiem wam. O, jaka ładna. Może na... taka bardzo, bardzo... Nawet widzicie, ledwo ją widzicie. Myślę, że może działać jako podkład. Jako baza pod cień. Bardzo fajna. Tak myślałam, jak zobaczyłam, że tak o, średnio, ale fajnie, cieszę się. Przyda mi się takie coś na pewno. Co mi tu spadło? A jajko, to później zabiorę. Soap and Glory. Boże, coś czuję, że minus 500 subskrypcji mi pójdzie po dzisiejszym dniu, po tym moim masakrycznym vlogu. Pink and Mix. I jest napisane Incredibubble. Czyli mamy kolejną rzecz do kąpieli. Ale dziwne, bo wczoraj był żel do kąpieli. Sugar Crush Body Wash. No to mamy kolejny body wash. Bardzo dużo tych body washów, tylko każdy jest inny. Ale fajnie pachnie. Super ten pachnie. Sweet Lime, czyli jest cytrusowy zapach. Naprawdę, naprawdę fajnie. Ja powiem wam, codziennie jak się kąpię, to tak mi na dwa razy starcza, bo ja lubię dużo. Także to mi się przydaje, ale tak jak wszystkie inne, to i ten dostaje 5 funtów, ja nawet nie będę tutaj pisać, ale koszt tego to jest po prostu 1 funt. Nie można takich mało kupić, ale tak sobie po prostu, przepraszam, wyliczyłam. Także tak średnio. Powiem wam, dzisiaj jest takie, no, najgorszy mój dzień z kalendarzami. Dopiero jest 8 punktów. Jeszcze tak słabo to nie było. Wczoraj ta w ogóle pasta... Oh my god. Bardzo przepraszam. Słuchajcie, bardzo was przepraszam. Myślałam, że wyłączyłam kamerę, ale nie będę tego już edytować. Po prostu tak jest. Słuchajcie, szybko pokażę wam 16, już ją znalazłam poza kamerą. I zobaczymy, co tu jest. Ja muszę naprawdę iść. Bardzo was przepraszam. Tak jak mówiłam, dzisiaj pudełka są rozczarowanie. Tu mamy Nude by Nature i jest to stick rozświetlający policzki. To wygląda ciekawie. 5-gramowy produkt. Także może będzie lepiej. Zobaczmy sobie tutaj. Jest to dość malutka rzecz, ale wygląda najlepiej z tych wszystkich póki co. I ma piękny brązowy kolor. Zobaczmy sobie na ręce. No przepiękny jest. Zobaczcie. Pięknie się błyszczy i to mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, że to jest właśnie w takim w sumie małym sticku. Także nie 10, ale myślę, że dam 8. I ten kalendarz uratował dzień. Ale z tego, co tak teraz patrzę po odzyskuj głos. Ale z tego, co tak patrzę po wynikach, to dzisiaj był to najgorszy dzień. Ja już nie będę nic więcej mówić. Bardzo was przepraszam raz jeszcze. Zaraz nadrobię komentarze, zaraz nadrobię filmiki. Ile mogę, zanim nie zasnę. A jeżeli nie nadrobię wszystkich dzisiaj, obiecuję, że zrobię to jutro. I bardzo was przepraszam za zwłokę. Strasznie nie lubię nie oglądać tego samego dnia vlogów. Nawet jeżeli miałoby to być o 12, to mam także lubię. Także mam nadzieję, że mi się uda. Po kąpieli się, że poczuję się lepiej. I że dam radę. Po prostu muszę też na siebie trochę uważać, bo jutro znowu
od 6 do 6, kto wie, może 6.30. I znowu pobudka, 4.30, także kochani, raz jeszcze was przepraszam i życzę wam dobrej nocy. Pa!